Dziś pracę na komendzie ma rozpocząć nowa policjantka Daria. Dziewczyna ma zająć miejsce Leny. Nowa kieruje się do komendanta Witackiego, którego zresztą pytała o pracę podczas pobytu w szpitalu. Jerzy ma pewne obawy, czy nowa dowódczyni patrolu piątego poradzi sobie na patrolu z dość niedoświadczonym Bartoszem. Komendant postanawia przydzielić jej Mikołaja. Bartek jest wściekły na przełożonego. Wkrótce patrol szósty w dość nietypowym składzie dostaje pierwsze wezwanie. Na komendę zadzwoniła przerażona dyrektorka liceum. Kobieta zawiadamia służby, ponieważ jak twierdzi, w sali informatycznej znaleziono zwłoki nauczyciela informatyki. Policjanci ruszają na miejsce. Gdy wchodzą do sali, okazuje się, że pani dyrektor miała rację i nauczyciel nie żyje. Patrol piąty rozpoczyna dochodzenie w sprawie zabójstwa. Po rozmowie z nauczycielami oraz uczniami dochodzą do wniosku, że jeden z uczniów miał motyw do zabicia nauczyciela. Uczeń został zawieszony w prawach ucznia, a tuż przed zabójstwem był widziany w gabinecie informatyka. Policjanci rozpoczynają poszukiwania podejrzanego. Gdy już go odnajdują, sprawa się komplikuje, gdyż na temat denata wychodzą nieprzyjemne informacje dotyczące nadużycia seksualnego wobec jednej z uczennic, w dodatku nieletniej. W kręgu podejrzanych są rodzice dziewczyny oraz ona sama. Jestem ciekawy, jak poradzi sobie nowa, lecz podejrzewam, że skoro ma dowodzić patrolem piątym, to powinna znać się na tej robocie. Chociaż przy okazji konwoju niezbyt się popisała. Nie powiem, wolałbym oglądać Lenę niż Darię, no ale wiadomo, jak sprawy się mają. I teraz trzeba czekać, co dalej z nią będzie. Czy w ogóle wróci? Bo coś mi się wydaje, że chyba tak szybko ją nie zobaczymy. Sądząc po spocie reklamowym policjantek, jej okres nieobecności na patrolach, można śmiało liczyć, do połowy sezonu lub pod koniec sezonu się wyjaśni, pojawi na patrolu, o ile wcześniej nie umrze. Daj koniecznie znać w komentarzu, kogo wolisz, Lenę czy Darię.